Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem przepysznego, pieczonego kurczaka w całości. Jak zrobić takiego kurczaka, żeby był soczysty w środku i żeby skórka była chrupiąca i taka złocista jak moja? Dzisiaj wszystkiego się dowiecie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo do tego kurczaka przygotowałem przepyszny sos i karmelizowaną marchewkę w pomarańczy. Tak więc zapraszam na przepis na przepysznego polskiego kurczaka. Przygotowanie naszego dania zaczynamy od wyboru kurczaka. Pamiętajcie, żeby kupić tak świeżego kurczaka, jak tylko się da. Mój jest naprawdę fantastyczny, ma świetną skórę i taki właśnie powinien być, bo w tym momencie będziemy walczyć o to, żeby ten kurczak był przede wszystkim w środku soczysty, żeby nie był suchy, a żeby skórka była chrupiąca i to jest podstawa każdego dania. Ponadto chcę wyciągnąć z niego jak najwięcej smaku i przelać go do sosu. To są podstawowe rzeczy, które musimy zrobić. Więc na samym początku takiego kurczaka musimy zamarynować. Marynujemy go tylko w soli i w wodzie. Słuchajcie, mam tutaj 2 litry wody i mam tutaj 100 gramów soli. To jest sól akurat morska, ale możecie użyć też zwykłej kamiennej soli. Ważne jest to, żeby była niejodowana. To jest podstawa, zapamiętajcie sobie to. Taką jak do przetworów sól potrzebujecie. I tą sól w tym momencie, w tej misce musimy sobie rozpuścić. I teraz tak, mojego kurczaka będziemy marynować przez 24 godziny. Jeżeli chcecie, żeby on szybciej się zamarynował, możecie zrobić trik taki, że dodacie do takiej samej ilości wody 2 razy więcej soli, czyli 200 gramów soli. Ale ja uważam, że jeżeli chcemy zrobić dobrego kurczaka, to warto go wrzucić do solanki dzień wcześniej. Dobra, teraz muszę sobie to wszystko wymieszać i poczekam, aż sól się rozpuści. Solankę mamy gotową, sól mamy rozpuszczoną i teraz musimy zamarynować tego kurczaka. Więc bierzemy go i wkładamy go do jakiejś brytwanki. O, wkładamy go piersiami do dołu, bo piersi są najważniejsze. Trzeba je po prostu zamarynować. Nikt nie będzie jadł kręgosłupa. Tak, tylko piersi, udka i skrzydełka. I tak przygotowanego kurczaka w tym momencie wkładamy do lodówki. Niech on sobie tam posiedzi, niech on się konkretnie zamarynuje i jutro będziemy go piec. Po 24 godzinach wyciągamy naszego kurczaka z solanki i teraz musimy dodać wszystkie przyprawy. Już Wam pokazuję, jak to robimy. Ja mam tutaj majeranek, liście laurowe, goździki, ziele angielskie oraz odrobinę wędzonej papryki. Te wszystkie przyprawy sprawią, że ten kurczak będzie naprawdę smaczny. Wrzucam to wszystko do środka. A dlaczego do środka? Odpowiedź jest prosta. Z zewnątrz ten kurczak sobie poradzi. My go chcemy nafaszerować wszystkimi smakami od środka. I zobaczycie, że to działa. Wkładam tutaj takie warzywa, jak bym włożył do naszego pysznego rosołu. Czyli mamy tutaj marchewkę, mamy kawałek selera, mamy pietruszkę. To wszystko musi wejść do środka. Ponadto czosnek, hop, 2 opiekane cebule i teraz na samym końcu wciskam do niego pora. I jak już mamy te wszystkie warzywa w środku, te wszystkie przyprawy, on jest naprawdę taki fajny i zbity, to w tym momencie muszę tylko związać nogi. Tak przygotowanego kurczaka pieczemy. Wpieczemy go, uwaga, w temperaturze 90 stopni w piekarniku, góra-dół, przez 2 godziny. Bo my chcemy, żeby ten kurczak uzyskał temperaturę, jaką? 70 stopni w piekarniku, wewnątrz naszego produktu. Ja sobie wbijam tutaj termometr. Teraz wkładam to do piekarnika, piekę, proszę Państwa, i jak będzie gotowe, to przejdziemy do naszego sosu. Na samym początku cebula. Tą cebulę muszę sobie tylko... Wybieram 5 takich cebulek, bo one nie są zbyt duże. Tą cebulę muszę sobie tylko obrać i pokroić. Kroję w drobne piórka. A kiedy cebula jest już pokrojona, na patelnię wlewam olej. Nie za dużo, troszeczkę, bo teraz będę karmelizował cebulę. Chcę wyciągnąć cały cukier z mojej cebuli i skarmelizować go na tej patelni, żeby po prostu nabrała ta cebula pięknego koloru. Kiedy cebula już się podsmażyła i jest naprawdę tak mniej więcej w połowie drogi,
wyciągamy naszego kurczaka i wyciągamy, słuchajcie, z niego te wszystkie dobrodziejstwa, które miał w środku, tą marchewkę. Wyciągamy z niego to wszystko, co się da. Mogę go nawet ściągnąć, hop, tutaj i po prostu wyciągnąć z niego wszystko, co miał w środku. Te wszystkie przyprawy, widzicie to? Tak, to jest potrzebne do stworzenia idealnego sosu. Widzę, że moje warzywa są już dobrze podsmażone, nabrały fajnego koloru, więc teraz uwaga. Przechodzimy do mąki. Dodajemy mąkę i też ją delikatnie rozprowadzamy. Ona ma zmienić kolor, ona ma być złocista. To nada fantastycznego koloru do naszego sosu. Więc robimy sobie taką zasmażkę, spójrzcie. I w tym momencie też dodaję masło. Nie za dużo, gdzieś tak, 2 łyżeczki masła. To wszystko musi się teraz połączyć ze sobą. I teraz tak. Dodaję trochę pomidorów z puszki, nie za dużo. To nie jest sos pomidorowy, to jest sos własny z tego kurczaka. Ten naturalny, idealny smak chcemy tutaj zachować. Więc dodajemy pomidory i na samym końcu sos sojowy. Na tej brytwance mam ten tłuszcz, te wszystkie soki, te wszystkie smaki z tego kurczaka, więc wlewam to i teraz gotujemy to do momentu, aż warzywa będą miękkie. Jeżeli sos w międzyczasie nam się zbyt mocno zagęści, to dodajemy wody. Spokojnie, później będziemy to wszystko redukować. Tak przygotowanego kurczaka przekładam na brytwannę i teraz smaruję go sosem sojowym, delikatnie. Pamiętajcie, żeby dobrze go wysmarować wszędzie, każde udko, każde skrzydełko, bo ten sos nada nam kolor. To już jest gotowe, więc wkładam mojego kurczaka do piekarnika. Temperatura tym razem to jest 200 stopni i piekę go do momentu, aż uzyska ładny złoty kolor. Skoro sos się gotuje, kurczak się piecze, to pokażę Wam fajny pomysł na przygotowanie dodatku do pieczonego kurczaka. Będzie to marchewka, ale to nie będzie zwykła marchewka. Ja sobie ją pokroiłem o w ten oto właśnie sposób. Taka jest gruba na około 4 mm. Obrana oczywiście. I teraz tak, pokażę Wam kilka dodatków. Dodajemy masło i dodajemy tyle samo wody. Ja marchewki nie będę gotować. Oj nie. Marchewkę ugotuję w sosie własnym, tak jak mojego kurczaka. Tak właśnie postąpię z tą oto marchewką. Polewam to wszystko delikatnie miodem. A dlaczego nie gotuję? To już Wam opowiadam, bo wartości wszystkie odżywcze i smak marchewki przechodzi do wody, a my tego nie chcemy. Ja dodałem tutaj trochę wody, ale ja ją delikatnie, bardzo i to bardzo delikatnie ugotuję na takiej parze w środku. Zaraz zobaczycie. Dodaję tutaj, hop, odrobinę soli, odrobinę świeżo zmielonego pieprzu. Dużo dodatków nie potrzebuje nasza marchewka. Oj nie. Słuchajcie, mam tutaj pomarańcze. I tą pomarańczę też dodam tutaj, włożę do mojej marchewki. Ale jak ja to zrobię? Już Wam pokazuję. Wciskam sok z pomarańczy do środka i wrzucam całą resztę też do środka, bo skórka też ma smak. Pamiętajcie o tym. O tak. Przykrywamy to, wrzucamy na ogień i delikatnie oczywiście mieszamy, bo ona się sama nie zrobi, ale ona będzie szybko gotowa. W 15 minut spokojnie nam dojdzie i będzie przepyszna. Ona nie musi być nie wiadomo jaka. Ona ma być delikatnie chrupiąca. Kiedy wszystko się robi, teraz najlepszy jest moment na to, żeby odcedzić nasz sos. Zobaczcie, jak on wygląda, on jest fajny, on już jest prawie gęsty, on ma przepiękny kolor. Jak tylko zanurzę takiego kurczaka w tym sosie, to będę mega, ale to mega zadowolony. Mój kurczak jest już gotowy, wygląda naprawdę przepięknie i możemy wykładać moje danie. Na samym początku wlewamy sos. Ten sos jest naprawdę przepyszny, jest bogaty, jest kremowy. Spójrzcie tylko na niego, jak on wygląda. Pyszna, skarmelizowana marchewka ląduje na moim talerzu. Tego możemy się pozbyć, tej pomarańczy, ona nam nie będzie tutaj potrzebna. I tą marchewkę po prostu wykładamy z boku. Tak, niech ona sobie tutaj posiedzi. Na samym środku ląduje mój kurczak, który wygląda naprawdę niesamowicie i jest przesoczysty w środku. Taram! Na samym końcu dodaję tutaj troszeczkę zielonej, świeżej pietruszki
I tak wygląda moje danie, nic więcej tutaj nie potrzeba. Możecie do tego dania użyć jakieś fajne buraczki albo na przykład jakąś surówkę z kiszonej kapusty. To wszystko idealnie komponuje się z tym daniem, ale spójrzcie na kolor tego kurczaka. On ma ponadto mega chrupiącą skórkę. Ja się nie mogę doczekać, kiedy takiego kurczaka rozkroję i położę na stole i zjem kawałek z niego. Ja się z Wami żegnam, życzę smacznego i pamiętajcie, że polski kurczak, polski drób jest najlepszy i możecie z tego wykombinować przepyszne jedzenie. Do zobaczenia.